Wait, follow me. A nie, dobra, chodź. Więc tak, chwila. Tu wezmę kolejkę, pojadę za daleko. Więc muszę tak, muszę na piechtę się wracać. No nic. Ale no, będzie warto, będzie warto. Powinienem był zapisać. Ale dobra. Chwila, czyżbym nie wziął tych pieniędzy stamtąd? W sumie dobrze, że się zawróciłem. Oh my god, nie wziąłem. Teraz wziąłem. No i Ashley, możemy teraz sobie Lamborghini kupić. Okej, dobra. Nie muszę nawet przez ogrody iść. Ponieważ otworzyłem sobie skrót. O kurde, oblałem sobie nieco spodnie Red Bullem, ale to nic. Siema, Pało! Masz coś fajnego? Nie, a ja mam ci coś fajnego? Tak trochę. 9 flaszy mam! O Jezu Chryste! Chociaż wiecie co? Nie, nie będę ich sprzedawał. Flasze bardzo mocno mi się przydadzą. Gold Bangle, Illuminados, Debilados Pendant i lecim. Chwila, tutaj ten zapiszę. Ale to jest dziwne, ponieważ kiedy ogrywałem grę do tego momentu, to problemów z ładowaniem raczej nie było. Ale hej, oczywiście kiedy robię let's play, a to wszystko kurde się zacznie robić, to co może tylko się spierniczyć, nie? That's history of my life! Dziuj kurde! Jest, o shit! Ashley, uciekamy stąd! No tak, przecież tutaj się respią. To nie jest dobry moment. Pist! Chodź debilko! No, całe szczęście! Otwieranie drzwi w rezydentach zawsze jest czymś, co może cię uratować. Gdyby te drzwi były normalne i musiałbym je wykopać, to na pewno tamten debil by wziął Ashley. W ten sposób, na pewno bym nie zdążył uciec. Ale hej. Drzwi w rezydentach są zawsze fajne. Jak to there's no need? Chwila. W sumie racja, there is no need. Bo nie tędy poszedłem, gdzie chciałem. To tutaj. Krakrabycz, nawet ich nie ma. Tak, bo wszystkich ubiłem. Nie, w sumie nie. Widzicie to? Widzicie to? Zgadnijcie, kto nam tutaj jest potrzebny. Ej no. A dobra, rozumiem. Wchodź, debilko. Przydaj się na coś. A, już otworzyła, dobra. Muszę przestać pomijać te scenki, tak więc no, tu jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Kasa. Zioło. Skarb. I najważniejsze. Rewolwer. Którego i tak nie będę mógł używać tutaj. Chwila, zobaczę czy beczki się zrespiły. Debilko, chodź za mną! Czego stoisz jak ta... Byś się patrzyła jak farba schnie. O, myślałem, że w tekstury wpadłaś czy coś. Masz szczęście. Bym uszczelił! Wypróbowałbym na tobie mój nowy rewolwer. Ko... I no, mi się wydaje, że teraz trzeba będzie ich... skurczybyków rozwalić, bo oni wszyscy będą na nas iść. Będzie gównianie, ale damy radę. A, tego rozwaliłem tutaj, okej. Chyba, że... Dam radę ich wszystkich ominąć? Z czego się śmiejesz właśnie? Od was uciekłem! I co?
chcielibyście? W sumie ja patrzę na te kosy. Jestem ciekaw, jakby odcinanie łeb Ashley wyglądało. Nie chcę się przekonywać na mojej własnej skórze. Ale hej, na YouTubach zawsze można ogarnąć taki filmik. Dobra. Spokój, możemy teraz... smoki załatwione. Nic nam nie zostało, tylko wracać. Louis dalej leży. Ja pierdzielę, Louis, ten kac musiał być bardzo dobry. Kac nigdy nie jest dobry, ale hej. W sensie, że mocny, to chciałem powiedzieć. Tak więc... tak zastanawiam się, co będzie potem w tym miejscu. Wiem, kurde, zapisuję co chwilę, ale z tym ładowaniem się trochę boję. Co może się stać złego. W sumie co, ja tą płytką, kurde, nic głupiego nie robiłem. Nie rzucałem nią jak frisbee. Siadaj na dupę i zamknij ryj. Arek się sobie śpi, nie? Taki fajny piesiek. No ja bym taką kolejką, to chętnie bym się przejechał. Jakbym miał coś takiego w moim domu, jeździłbym tym codziennie. Po 50 razy. Ponieważ, no, trzeba zawsze mieć nieco frajdy w życiu. Ponieważ życie samo w sobie nie jest zbyt fajne. Dobra. Na pewno pamiętacie to miejsce. Ja pamiętam i to bardzo dobrze. Naprawdę szkoduję, że nie mogę wsadzić wszystkiego naraz. Wiem, że to nie jest kompletne, Leon, kurde, mam oczy. Mam te trzy odłamki. Tej chimery. I takie duże miejsce. Jakby tak wszystkie je ułożyć i zobaczyć, to formuje to jeden obrazek. Ale nie, będę wsadzał wszystko po jednym tym i będę mówić, że nie jest kompletne. Ja pierniczę. W sumie byłem tutaj kiedykolwiek? Nie kojarzę tego miejsca zbytnio. Ej, może jakieś nowe sprawy znajdę. Okej, rozumiem. To tutaj był ten śmierdziel, patrzył na nas z góry i pierniczył swoją gębą, że jest taki mały i zajebisty. Nie jest mały. Znaczy, jest mały, ale nie jest zajebisty. Chociaż nie, mały też nie jest, jest mikroskopijny. Kurde, zobaczysz tylko takiego, możesz podnieść nogę, rozdeptać i kurde, tylko plamka zostanie z niego. I kapelusz. Ta nie ma nic. Teraz chyba fajne rzeczy będą się dziać. O! Stój, debilko! Chociaż nie, możesz tam sobie łazić, bo nie muszę za tobą łapać. Nie muszę ciebie łapać, o! Przy okazji, mam granatnik? Nie, będę musiał go zakupić i posprzedawać to, co nie mam, niepotrzebne. Aha, ale pranka ci, Leon, strzelił Ashley. Wsadził pierdzącą poduszkę ci pod siedzenie. No ja pierdzielę, prank 10 na 10. Leon powinien sobie założyć kanał na YouTubie prankowy, na którym cały czas by robił kawały na Ashley. Myślę, że jego najlepszym filmikiem byłoby wsadzenie Ashley i napalonego kolesia z workiem i z piłą łańcuchową w jednym pomieszczeniu. Walka o survival. pamiętam. Kurde, teraz za każdym razem będę mówił, o tak, pamiętam, o tak, nie pamiętam, no ale... Chwila, tędy przyszedłem. Nie, tędy przyszedłem. Najpierw pozbieram shit, który tutaj jest na tym, na widoku. Tu,
Chyba będzie też jakiś klejnot do maski. Właśnie ten. Ale jako, że nie mam czerwonego, już chyba nie dostanę go w swoje ręce. Chyba, na pewno nie dostanę. To myślę nad tym, żeby sprzedać tą maskę. Tu wyjdzie, że nie, możesz w późniejszym etapie gry to dostać. A jak głupi, kurde, zapomniałem. Już widzę, jak ludzie będą na mnie krzyczeć w komentarzach. Na chuj tą maskę sprzedawałeś? Bo mi się chciało. Chwila, najpierw jeszcze... tu będzie. Mnóstwo dóbr. I ziół. Tędy. Dobra, ja, tak jak powiedziałem, no, Luis dostał w piernicz, nawet kurde rzutką dostał w czoło, ja pierdzielę, jak to nie symbolizuje tego, że dostał w piernicz, to nie wiem co. No, może jego martwe ciało bardziej by to symbolizowało, ale hej. Bądźmy subtelni. I weźmy trochę amunicji. Czy to wszystko? A, dobra, tutaj. Tak przy okazji pewnie nieraz widzieliście te drzwiczki, no nie, one, taka jakby strzelnica, tutaj można wygrywać figurki i one tam nic nie robią. Ale no, jeżeli chcecie, to możecie sobie ogarnąć, co to jest, ja tam, wiecie, jak kupicie grę. Welcome. Mi się nie chce. Got some red. What are you buying? Dobra, sell w takim razie. Thank you. Tak. Wybacz, że muszę się z tobą pożegnać, ale niestety nie w tym let's playu. Thank you. Nie w tej grze raczej. Thank you. Tako. Zapomniałem maską się pobawić. Tako. Ja pierdzielę, ale jestem bogaty. Dobra. Chociaż może potrzymam ją jeszcze, bo kto wie. Może jednak się ten znajdzie gdzieś ten czerwony klejnot, w co wątpię, ale nigdy nie wiadomo. A właśnie, jest coś, co chcę kupić. Nie ty, chociaż chciałbym. Lubię wyrzutnie min. Dużo ludzi nienawidzi tej broni, nie wiem dlaczego, że niby amunicji za mało zawsze jest, ale do jasnej cholery. Wyrzutnia min jest zrobiona w ten sposób, że zawsze... że ammo będzie, no nie? Będzie zawsze, tylko że jak będziesz miał 10 albo więcej nabojów, to już nie będzie ci się pojawiać ogólnie w walizce, no nie? Nie to, że czy tam w magazynku, czy gdzie, no nie? Ogólnie. Czemu ja bawię się w Tetrisa, nie wiem, ale hej, chciałbym zobaczyć mniej więcej, ile mam miejsca dostępnego. I w sumie granatnik wsadzę tam pod pistoletami. Ciebie tu. No, kurde, dużo miejsca mam. Ja pierniczę, chciałbym mieć więcej ammo do pistoletu, ale niestety nie możemy mieć wszystkiego w życiu. BUM! Ale mogę zawsze kopa dać drzwi, dla drzwi. Czy wszystko ogarnąłem, co tu jest do zobaczenia? Wydaje mi się, że tak. A, pamiętam to. Kurde, wszystko pamiętam do jasnej cholery. Muszę przestać to mówić. Nie, zaraz. R2. No. Ja zawsze miałem ustawione tak, że ten... rozkazując Ashley, musiałem wciskać kółko. Tutaj R2 jest. Co? No... nie jest złą sprawą. Taka mała jedna różnica do sterowania. Cóż, wciąż strzela się kwadratem i przeładowuje X-em, oczywiście trzymając R1. Stój tam, mała Lafiryndo. Mówiłem stój! Oczywiście my przetrwamy wszystko. O nie! Robi się srali.exe! Zamknij ryj, Ashley! A ten spierdzielił. Haha, ale wam pranka strzeliłem. Salazar też powinien sobie założyć konto na YouTube i robić pranki. No i proszę bardzo. Tego by było.
Oj, jeszcze amunicję za darmo dostaliśmy. Więc tak. Tutaj jest pewna sprawa, która się dzieje, kiedy wezmę ze sobą Ashley. Jestem ciekaw, co się stanie, jak ją tutaj zostawię. Czy oszukam przeznaczenie? Nie. Biegnij szybciej, biegnij! To jest jedyna rzecz, którą tylko słyszę od niej. Tylko Leon, help! Kurwa, jeden. Chodź szybciej, debilko! O! Muszę przestać wyzywać Ashley. No ale kurde, jak ona się we wszystko wpierniczy. Nie moja wina. O! Jeżeli bym ich nie ustrzelił, całe szczęście udało mi się to zrobić całkiem na ślepo, no to z Ashley stałby się tylko naleśnik. A no, jako że raczej bym nie był smaczny, ponieważ Leon, mimo tego, że jest narzędziem wielofunkcyjnym, to raczej chyba na kucharzeniu się nie zna. Przy okazji. Hell yeah. I co, ślamazar? Guess who's back in the business? Leon S. Kennedy. Leon Smrodek Kennedy. I Ashley... Jej przydomku żadnego fajnego nie damy, bo... zbyt wkurzająca jest. A nie, jeszcze nie tu. Dobra. Tamo chyba jeszcze nie byłem. Tak, tak, tędy trzeba iść. Kurde, aż mi się przypominają czasy, jak streamowałem tą grę z Toksikiem. Nawet jeżeli... O, pamiętam to miejsce. Znowu! Pamiętam to miejsce! Oczywiście, że pamiętam! Quick time eventowo! Ha! Ta, to będzie wkurzające. Tylko i wyłącznie pistoletem. Będzie ciężko. Dobra, chodź tutaj, mała gnido. Pro tip, zostawcie ją tutaj. Ponieważ ta arena będzie jedną wielką... jednym wielkim miejscem w pierniczu. Więc no, lepiej zostawić ją tam, niż żeby łaziła za nami, ponieważ... to, co teraz będzie się działo, będzie dość kurde ciężkie. Ashley na pewno by swoją obecnością nam nie ułatwiła całej sprawy. Dobra. Bierę. Haj, co być? Będą na nas szli z toporami, z mieczami. Więc tak, trzeba im w łeb strzelać. Strzelbą to by od razu zadziałało, niestety, nie? Ale... niestety. A nie! Udało się! Chwila. Trzeba im w szyję w takim razie strzelać. No bo wiecie, strzelba ma takie pole rażenia, że... A nie! Dobra. Mam na nich strategię. Dobra. Ja pierdzielę, myślałem, że mnie walnie. Okej. Mega dobra strategia. Trzeba im wszystkim pokazać łby. O, już są dwa. Dobra, jest trzeci. I tak, oto co się robi z tymi skurczybykami. Właśnie temu flaszę tak bardzo trzymałem. Chwila. Aż są mega, 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 mega przydatne. Czemu mi zielonego herbala dali? Czemu shotgun shells też? No. Tutaj. Przynajmniej jednemu ujebać głowę. Dobra. Niezbyt długo, niezbyt długo. Dobra.
Jeden się pokazał. O kurde, ale miałem farta. Myślałem, że mnie trafi. Nie! Coś mi się zdaje, że będę musiał, kurde, zużyć parę flaszy. Chwila, chwila. To trochę trwa, wiem o tym. Dajcie mi się skupić. No ja pierdzielę! Cholera jasna! Chwila, tako. Siema. O, fuck me! Chodź tu. Niech to. Trzeba od tych siusiakowych uciekać, bo oni mogą ci uwalić łeb jednym ciosem. Dobra, jest. Dobra nasza. Sytuacja została już skontrolowana. Życzę panom miłej drogi. W zaświaty. O ile przyjmują takich tam brzydali. Jest, zrobione. Okej. No. Widzisz, Ashley? Trzeba było się drzeć? Nie, tym razem chyba się nie darłaś. I quick time eventy już nas ominął. Tak jest. No. Dziękuję! Chciałem się na nią drzeć. Hell yeah! Czasem jest fajnie, jak wszystko idzie po twojej myśli. Może powinienem się uzdrowić, tak myślę. Ta. Tyle mam tych marych, że mogę tam jedną użyć. Nic się nie stanie. Stój tu, gnido. Bo rolnicy na mnie pójdą. Pani Sher, którzy tam starczą są, nie widzę. Ty jesteś starczą, widzę. A, rolnicy! Nie jestem zbożem, nie będziecie mnie kosić. O, chwila! Proszę państwa, czas na fajerwerki. Uhuhu! Ashley, widziałaś? Nie, nie widziałaś, bo kazałem ci tam wcześniej czekać. No trudno. Taki jest już ciężki los Ashley. Tutaj trzeba Queen's Cup użyć? Nie, Queen's Grail? No, kielich. A tutaj King's Grail. Jest! Udało się! I... Kurde. Powiedziałem i do puszki. I echo się rozniosło. Trzeba uważać, bo chyba wąż będzie. Jest! Aż się dziwię, że tak bardzo pamiętam, co się tutaj dzieje. Nawet nie oglądałem tego elpa, którego żeśmy zrobili z Toksikiem. Wiecie, żeby tam sobie poprzypominać, co będzie, ale nie wiem, po prostu wszystko pamiętam, aż dziwne. Tak, zostawcie ją tutaj, ponieważ mamy parę rzeczy do zrobienia. Na przykład wzięcie tego, pójście w górę i tu będzie skarb. Chyba będzie kolejna lampa, którą będzie można skompletować. Tutaj. Jej! Przy okazji możemy tutaj zeskoczyć. Ale co mi to da, nie wiem. Normalnie mogę przez te drzwi przejść, nie? Znaczy nie przez te, tylko. Chwila, wiem co mogę zrobić. Mogę sobie ułatwić zadanie, mi się wydaje. A nie. Ashley, co ty tu kurwa?
Ja pierdzielę, myślałem, że się schytrzę. Ale nie. No i właśnie dlatego też między innymi lubię te muchy, bo teraz kurde Ashley spierniczyła z naszego życia, co zawsze jest fajną sprawą. Więc tak, teraz będą te skurwysyny latać. Najlepsza strategia naparzać wtedy, kiedy są w powietrzu, wtedy giną za jednym zamachem. Wystarczy tylko jedno muśnięcie czymkolwiek. Kurwa! Ale właśnie chciałbym tak zrobić! Żeby ten... Kurwa! Żeby były nad ziemią. Bo wtedy dropią przedmioty. Tu! Przestań! No, bo ten... Oczywiście nad tym... Jak nad przepaściami będą, to stracimy nasze kurde dropy! O, tak jak teraz straciłem. O! Czy to wszystko? Bzyknij kurde coś! Nie chcę marnować mojej amunicji. O, mogę ewentualnie dać ci kopa. Dobra, teraz nie pobzykasz. Ewentualnie... O! Jest jeszcze jakiś? Nie. Chodź tu, kurde! Może niebieskie oko wydropisz. Chodź tu. Jest. Jakieś tutaj manewry mi tutaj robi. Myślisz, że jesteś taki fajny, bo masz skrzydełka? A! Kurde zielone. Tak więc no, trzeba iść tędy. Przy okazji widzieliście pewnie to duże gniazdo, to jak się w niego ustrzeli, jak się w nie strzeli parę razy, to się dezintegruje i będziemy mogli kurde dużo skarbów zabrać. A jeszcze zobaczę, czy nic na nim nie siedzi przy okazji, bo chyba też siedzą muchy jakieś na nich. Tym głównie. Nie z tej strony? Może z drugiej. Też nie, dobra. Ile mam ammo? Styknie! Mogę to rozwalić bez problemu. Chwila, co ma największego powera? Chyba Blacktail. 2-0 1-5 1-8, dobra. Gin, 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 kurde jak Rambo. Nawet w sumie nie muszę wciskać, wystarczy, że będę trzymał. Teraz muszę wcisnąć. Kurde, czuję się jakbym rozwalał gniazdo wielkich kurde szerszeni. Całe szczęście, szerszenie powinny zginąć. Widzicie? Oh my god!